Macie czasami tak, że jak po raz pierwszy zobaczycie jakiegoś Pokemona, jesteście święcie przekonani, że wiecie, jakiego jest on typu, tylko po to, aby okazało się, że nie jest on tego typu? I to nie tak, że ten Pokemon ma już dwa inne typy, o nie, ma tylko jeden typ specjalnie, aby zrobić ci na złość. Osobiście miałem kilka takich przypadków, o których mogłem pomyśleć, dlatego prezentuję wam listę Pokemonów, które mogłyby i powinny mieć drugi typ. Zacznijmy od znanego i kochanego przez wszystkich Psyduck'a. Jaki jest twój problem? Dlaczego nie możesz być typu psychicznego? Twoje imię to dosłownie połączenie słowa psychiczny i kaczka. Co to za fałszywa reklama? Spójrzcie, ile ruchów typu psychicznego to się uczy. Jego ewolucja też kłamie. Jaka złota kaczka? Masz na myśli to coś, z czego ewoluowałeś? Czy wy się zamieniliście imionami? Wątpię, bo wciąż nie masz typu psychicznego. Dobra, rozumiem, to Pokémon z pierwszej generacji, typ psychiczny był wtedy bardzo silny, więc pewnie nie chcieli go rozdawać na prawo i lewo losowym Pokémonom typu wodnego. Idziesz na ruszt. Dobra, nie każdy pojedynczy Pokémon bez drugiego logicznego typu mnie tak irytuje. Belosom na przykład trochę rozumiem. Jest to jedyny Pokémon w całej serii, który po ewolucji traci typ. Nie jest on zastąpiony drugim typem. Drugi typ tego Pokémona po prostu w niewyjaśniony sposób znika. Gloom słynie z tego, że śmierdzi, a że Belosom ma ładnie pachnieć, postanowiono pozbyć się typu trującego, powiązanego najwidoczniej z przykrym zapachem. Czy to znaczy, że Bulbasaur i jego ewolucje też śmierdzą? Jak każdy trojasty Pokémon w pierwszej generacji poza Tangelą? Czy to właśnie to Genfi chce nam przekazać? Myślę, że mogli tego typu nie ruszać i nikomu by to nie przeszkadzało. Przynajmniej robi to z Belosoma jedynego Pokémona w swoim rodzaju, o którym mówiłem również w tym filmie, który bardzo polecam. Chingling i Chimeko to Pokémony typu psychicznego, które są wzorowane na dzwonkach. Jest też inny Pokémon wzorowany na dzwonie i on ma typ stalowy, który mógłby się wam przydać. Może gdybym patrzył jedynie na Chimeko, nie miałbym tych myśli, ale Chingling dość jasno wygląda, jakby był zrobiony z jakiegoś metalu. Zlitujcie się nad nim i po prostu dajcie mu ten typ. Florges i jej preewolucje mogą być pretendentem do Pokémona, którego typ jest najczęściej mylony. Rozumiem, że dwie poprzednie formy po prostu sobie na tym kwiatku żyją, ale Florges jest pieprzonym, chodzącym chwastem. Jakim cudem nie jest to Pokémon typu trawiastego jest poza moim zrozumieniem. Spójrzcie, jakich ataków się ten Pokémon uczy. Nie danie mu typu trawiastego jest najzwyczajniej dziwne. Ten Pokémon wygląda jak kwiat, połowa ruchów, których się uczy, jest typu trawiastego, ale decydujecie się nie dać mu drugiego typu, bo byłoby to zbyt logiczne? Naprawdę nie pojmuję idei za tym Pokémon. Lurantis to połączenie kwiatka oraz modliszki. Dlaczego ten Pokémon ma tylko typ trawiasty? Też chciałbym wiedzieć. Może nie chcieli, aby ten Pokémon był zbyt podobny do innej modliszki z typem trawa-robak, więc po prostu zabrali z równania robak? Zawsze mnie to dręczyło i szczerze było powodem, dlaczego Lurantis nigdy nie używałem. Lubię, gdy moje Pokémony mają dwa typy, nawet jak jednym z nich jest najsłabszy typ w grze. Grapplocked to Pokémon ośmiornica, który gania za tobą w wodzie, więc oczywiście jest typu walczącego. Czuję ludzką złośliwość, kiedy patrzę na tego Pokémona. Na sam koniec, może trochę niecodzienna opinia, ale Salina powinna mieć drugi typ. Jeden z dwóch. Jest to Pokémon, który ewoluuje po nauczeniu się ataku Stomp i uczy się sporo ruchów związanych z kopaniem, w tym High Jump Kick. Dlaczego nie dać jej typu walczącego? Myślę, że dobrze podkreślałoby to jej bojowość. To jest opcja A, opcja B. Wiecie, to jest oczywiste, że Celina z tym jak wygląda i czego się uczy, jest stworzona na wzór Dominatrixa, więc dlaczego nie dać jej typu mrocznego? Myślę, że byłby to fajny mały szczegół z ukłonem dla społeczności, która też trenuje swoje... Jakie Pokémony, które uważacie, że powinny mieć drugi typ, przyprawiają was do ból głowy? Możecie mi śmiało dać znać w komentarzach, naprawdę chętnie o tym poczytam. Po więcej nowości, ciekawostek i wszystkiego innego o Pokémonach zachęcam do subskrypcji kanału. Do usłyszenia w następnym materiale.